Włodzimierz Odojewski i Witold Gombrowicz, obaj byli wybitnymi prozaikami, obaj należeli do grupy artystów emigracyjnych, obaj wreszcie nie akceptowali komunistycznych władz w Polsce. Ale jeszcze więcej ich różniło, zwłaszcza pod względem literackim. Mimo to Odojewski u Gombrowicza spotkał się z rekordowym zainteresowaniem publiczności. Fakt, że Odojewski w Radomiu bywał i to miasto właściwie pokochał, i fakt, że przebywa w jakimś literackim czyśćcu i trochę za mało o nim teraz mówimy i czytamy, zmotywował nas do tego, żeby tę postać po prostu przypomnieć. Włodzimierz Odojewski pisał o trudnych relacjach polsko-ukraińskich, ale nie tylko dlatego jego książki są uznawane za trudne. Zmienił się troszkę smak literacki. A to ten rodzaj twórczości, która była bliska Włodzimierzowi Odojewskiemu, to jest taka twórczość jednak bardzo mocno formalnie skomplikowana. I trzeba jakby do niej, myślę, w pewnym sensie dorosnąć, dojrzeć. Bohater wieczoru w Muzeum Gombrowicza to dziś postać raczej mało znana, może nawet zapomniana, choć jeszcze kilkanaście lat temu miał w Polsce swoje 5 minut. Jego książki tłumaczono na ponad 20 języków. Znany tym, którzy próbowali czytać utwory zakazane w Polsce wbrew tym zakazom, znany grupie pasjonatów, którzy w latach 90. na nowo wydawane przez niego książki czytali z zachwytem. Natomiast nieobecny w szkole, co zwykle jest warunkiem trwałej znajomości autora. Magdalena Rabizobirek jest autorką monografii Włodzimierza Odojewskiego. Jest też coś takiego w tej twórczości magicznego i przykuwającego. Jeśli się w ten świat wejdzie, to jest się przez niego całkowicie pochłoniętym. Najbardziej znany utwór Włodzimierza Odojewskiego nosi tytuł Zasypie wszystko, zawieje. Fragmenty tej i innych powieści wspomnianego autora czytał we Wsoli aktor teatralny i filmowy Stanisław Biczysko. W soboty kuchnie buchające zapachem blinów.